Gniew na Boga. Gniew, który pojawia się w bólu przeżywanej żałoby, bywa skierowany także w stronę Boga. Uporczywy ból, cierpienie może malować obraz Boga jako kogoś biernego i bezczynnego. Więcej, kogoś nieczułego na nasze cierpienie, obojętnego. Niektórzy w gniewie stawiają bardzo bolesne pytania, które brzmią mniej więcej tak: Boże, gdzie byłeś? Dlaczego pozwoliłeś na to cierpienie? Przecież jesteś wszechmocny, a nic nie zrobiłeś. I w tym toku myślowym idą dalej. Może Ciebie, Boże, nie ma? Marta, siostra zmarłego Łazarza, wypowiada do Jezusa słowa, które brzmią w moich uszach czasami jak wyrzut. Marta mówi: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gniew na Boga w takich chwilach, chwilach żałoby, to także bardzo ludzkie doświadczenie. Nie wszyscy mają tak głęboką wiarę, że potrafią w jednej chwili przyjąć i zaakceptować tak wielki cios, jakim jest śmierć ukochanej osoby. Wielu z nas miota się i krzyczy wewnętrznie, niektórzy nawet i zewnętrznie. Czasami wydobywa się z serca jakiś bunt, słowa bluźniercze. Ktoś potrafi przeklinać Boga, świat, życie, los. Powiem, że to bardzo ludzkie doświadczenie. Trzeba to wytrwać. I tak jak mówiłem wcześniej, że to jest wylewanie się tej goryczy, to jest proces uzdrowienia. Nie zawsze w takich sytuacjach należy zamykać komuś usta. Są takie sytuacje, w których nie trzeba komuś zamykać ust. Warto czasami pozwolić, aby wydostał się z człowieka cały gniew, cały ból. Także ten gniew i ta złość, i ten ból, i ta niezgoda, którą kierujemy w stronę Boga. Któż, jak nie Bóg, zrozumie człowieka, także człowieka bluźniącego, który znalazł się w tak dramatycznej sytuacji? Pan Bóg nie obraża się na nikogo. Nie obraża się na człowieka cierpiącego. Nie przekreśla go. Zresztą nikogo Bóg nie przekreśla. Wręcz przeciwnie, przytula. Jeżeli człowiek spada w głąb swojego gniewu, to Bóg spada tam wraz z nim. Więcej, Bóg jest na samym dnie ludzkiego cierpienia i jest tam jako miłość, która nie ma granic. Nieraz słyszałem, jak dzieci, ale nie tylko, i dorośli także, w gniewie mówili do swoich bliskich rodziców słowa bardzo bolesne, które brzmią: nienawidzę cię. Niektórzy, gdy ochłonęli i uspokoili się, gdy opadł ten gniew, bunt na Boga, na innych, na ludzi, szli po rozum do głowy i stawali przed rodzicami, przed Bogiem, przed sobą i mówili: przepraszam, wstyd mi. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, postaram się tak nie postępować. Nie mogę obiecać, ale postaram się. To bardzo też piękna postawa ludzka. Tak, to jest bardzo ludzkie. Bóg przyjmuje na siebie nasz gniew. Więcej, nie tylko, że go przyjmuje, ale czyni z niego lekarstwo dla nas. Wciąż mam w sercu słowa, że w Jego ranach jest nasze zdrowie. Tak, w ranach Boga, w ranach Syna Bożego, którego Ojciec dał za grzechy, ofiarował za grzechy świata, zamiast być gorycz, trucizna w Jego ranach, zadanego bólu, to jest tam balsam i lekarstwo na nasze rany, jest nasze zdrowie tam. W Jego ranach jest nasze zdrowie. Dlatego nie zamykałbym ust człowiekowi wypowiadającemu bolesne słowa wobec Boga. One wiele mówią także nam, o nas, o naszej wierze, o naszych potrzebach, o naszych pragnieniach, tęsknotach. Więcej, one mówią także o naszej miłości, jaką mamy względem tego, kogo straciliśmy. Mówią, że potrafimy kochać i że buntujemy się i odczuwamy gniew, gdy tej osoby nie ma. I gdy opadnie ten bitewny kurz tego gniewu,
tego gniewu także na Boga. Wtedy odsłania się przed nami jakaś tajemnica pokory. I dobrze przeżyty ten stan prowadzi nas właśnie do pokory. Są i tacy ludzie, którzy potrzebują więcej czasu, aby oswoić się z bólem straty. Warto im towarzyszyć. Na ile to możliwe, wczuć się w ich rytm pulsującego cierpienia. Okazać zrozumienie. Tego sensu cierpienia dla nas wierzących warto szukać u źródła mądrości. Tym źródłem mądrości jest Chrystus. Któż jak nie On? On najlepiej, najpiękniej, najprościej, najgłębiej odsłoni przed każdym człowiekiem wartość i sens cierpienia. Każdy człowiek w swoim rytmie może odnaleźć w Chrystusie odpowiedź na swoje pytania. Więcej, w cierpieniu Boga jest odpowiedź także na sens każdego ludzkiego cierpienia, także, który jest dla mnie czymś najbardziej tajemniczym w życiu, także na sens cierpienia niewinnych, o którym może jeszcze powiem później, poświęcę może jedno z takich refleksji na temat cierpienia niewinnych. Jezus jest nauczycielem cierpienia, bo przyjął je sam na siebie i przyjął je z miłości. Dlatego wierzący, którzy są pogrążeni w cierpieniu, warto ich nakierowywać na szukanie odpowiedzi i siły w Jezusie ukrzyżowanym, a także w Jego bolejącej, współcierpiącej Matce. I należy to robić bardzo umiejętnie. Wystrzegać się myślenia magicznego, które podpowiada, że Jezus rozwiąże wszystkie Twoje problemy i Jezus odpowie na każde Twoje pytanie w takim sensie, jak Tobie się będzie podobało i że Jezus odbierze każde Twoje cierpienie, które przeżywasz. Nie chcę nikomu odbierać płonnej nadziei, chociaż płonną nadzieję warto odbierać, aby robić miejsce dla prawdziwej nadziei. Tak się nie stanie. Jezus nie odbiera człowiekowi, bardzo często nie odbiera mu cierpienia i nie rozwiązuje naszych problemów. Jednak zawsze, zawsze to podkreślam, pomaga nam unieść i nieść nasze cierpienie. Bez odniesienia się do Boga pozostaje co nam? Tylko pozostają nam ludzkie metody. A czasami cierpienie bywa tak przemożne, że próby jego przezwyciężenia w tym wymiarze ludzkim wydają się nierealne i zostaje nam rozpacz. Jednakże z Chrystusem mamy szansę, aby się nie poddać i udźwignąć nasz krzyż. Często cierpiący doznaje ukojenia, nieraz to widziałem i doświadczałem tego, kiedy widzi trud starających się mu pomóc ludzi. Tak jak Szymon z Cyreny, który niesie krzyż. Też ta nauka, przecież pomaga nieść krzyż Jezusowi, ale przecież czy Jezus potrzebował tej pomocy? Ktoś powie, że w ludzkim wymiarze może potrzebował, ale Jezus by sobie poradził bez Szymona. Tylko uczył nas tego towarzyszenia mądrego w cierpieniu. Jakby odklejania się od myślenia magicznego, że to jakoś włożymy na Ciebie ręce i tak się pomodlimy i wszystko Ci minie i tak zrozumiesz. Bóg kocha proces i uzdrawia nas bardzo często, chyba najczęściej przez proces. Chociaż może uzdrawiać jak chce. Bóg się nie musi słuchać nikogo. Przede wszystkim nie musi się słuchać księdza w tym, co ma robić i jak ma to robić. Bywa i tak, że niektórzy na całe lata zamykają się na Pana Boga. Biorą z Nim tak zwany rozwód. I to też jest bardzo ludzkie zachowanie. Gdy spotykamy takie postawy, bywa, że zostaje nam tylko post i modlitwa jako takie przestrzenie pomocy danemu człowiekowi. Dlatego nigdy nie należy się poddawać i Bogu ofiarować człowieka, zawsze być blisko, okazywać miłość.